Ej, elo, cześć. Słyszałem, że jesteś shipping girl, tak? No tak. Czyli kupujesz rzeczy, tak? No tak. A nie chcesz kupić tego gnata? Bo jest zima i tak średnio mi potrzebny lodowy pistolet. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, no właśnie, wielki powrót Playmobilów. Kiedyś te magazyny były u mnie na kanale, później na jakiś czas, w sumie sam nie wiem czemu znikły, ja w ogóle zapomniałem, że one znikły, a po dwóch miesiącach tak mówię, kurczę, czegoś mi tu brakuje na tym kanale, bo Playmobile są całkiem fajną gazetką, całkiem fajnym magazynem, a klocki w nich zawarte są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą kiedyś robiłem takie porównanie magazyn Lego versus magazyny Playmobil, tu w narożniku znajdziecie teraz sobie, prawda, odwołanie, sprawdźcie, bo niekoniecznie tutaj czy jeden, czy drugi wygrywa, a na pewno nie wygrywa tak jednoznacznie Lego, jeżeli już o tym, moi drodzy, mówimy. No i cóż, wyszły nam dwa nowe numery, zabawkami oczywiście zajmiemy się zaraz. Pierwszy jest to Playmobil Pink, jest to Playmobil dedykowany niby dla płci żeńskiej, ale pamiętajcie, żadnych granic. Moi drodzy, bo absolutnie figurki tutaj są piękne, a w tym numerze otrzymujemy słodką Shopping Girl. Oczywiście ona znajduje się na okładce, zresztą już przez folię jest nawet widoczna tutaj w środku. Magazyn kosztuje 12,99, jak widzicie faktycznie jest to numer 1 na 2020. Natomiast Playmobil Blue? Kiedyś nazywało się Blue, a teraz widzę, pod nazwa chyba znikła. No Playmobil po prostu, nie mamy u góry kogo dostajemy. To jest ciekawe, spójrzcie, tu nie mamy informacji. Oczywiście my to widzimy, że dostajemy tego gościa tutaj, ale nie mamy tego napisanego na okładce. Któż to jest, moi drodzy? No i ten numer również jest numerem pierwszym i również kosztuje 12,99. Co znajdziemy w środku? No tutaj się wiele nie zmienia względem, no magazyn są po prostu do siebie w miarę podobne. To znaczy, mamy zawsze gdzieś z przodu prezentację zabawki, mamy również reklamy tutaj samych klocków, no to tu się faktycznie różni, bo w Lego raczej takich reklam stricte nie ma zestawów. Mamy oczywiście komiks narysowany całkiem ładnie, o czym już też kiedyś zresztą mówiłem właśnie w porównaniu, o którym tutaj mówiłem. Tutaj w magazynach zazwyczaj znajdujemy aż dwa komiksy, oczywiście tematycznie są związane z Shopping Girl, czy z postacią, którą dostajemy, ale to podobnie jak w magazynach właśnie też tradycyjnych klocków duńskich. Mamy tu dla małej księżniczki reklamę, czy coś spoza Lego, no poza Playmobil. No zazwyczaj w Lego też w Lego też czasem się tak zdarza, że mamy takie wyjścia. A co zapamiętałeś z komiksu? Mi się bardzo ten dział podoba, ponieważ jest on, wiecie, w jakiś sposób sprawdzający waszą wiedzę i weryfikujący ją, i uważam, że to jest spoko. Tak samo jak bardzo spoko są te plakaty, które po prostu mamy jeden rysunkowy, a drugi przedstawiający zestaw. Dla mnie to jest fantastyczne, życzyłbym sobie, byśmy z Lego takie coś też dostawali w magazynach. Dostajemy natomiast tutaj również prenumeraty, to jest fajne, bo jeżeli narzekacie, że chcielibyście kupować, a nie macie u siebie w pobliżu gdzieś kiosku, gdzie macie te magazyny, możecie zamówić prenumeratę, przychodzi ona wam prosto do domu. Dostajemy tu przepis na ciasteczka i znów taką mini prezentację zestawu, dalej większa prezentacja miasta, plus jakieś zagadki na dole, super, kolorowanki oczywiście, błyszczące kwiaty, czyli jakieś kolejne do it yourself, do it in your home, do it with WTF klotz, nie no, my nie będziemy tego robić, moi drodzy, raczej przynajmniej na tym kanale, chociaż może zobaczymy. Zakupowe puzzle, czyli dalej zagadka, prezentacja męskiego magazynu, gra, którą śmiało mógłbym wrzucić na mój kanał gamingowy, czyli Klocko Grał, ale tego nie zrobię, zresztą właśnie mówiłem w ostatnim magazynie Lego, że no kurczę, mam tyle gier interaktywnych komputerowych, że tam na ten kanał jeszcze taki gier rzucać nie będę, aczkolwiek może kiedyś się skuszę, także wpadajcie na mój kanał gamingowy, jedyny i największy, no może nie jedyny, ale największy kanał w Polsce, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o gry Lego, największy w Polsce, moi drodzy. Największy również dostajemy konkurs tutaj chyba, jak pamiętam, bo chyba nigdy aż tylu nagród nie było do wygrania. Super, jeżeli kusi was Playmobil, moi drodzy, proszę. W magazynach Lego ostatnio jakby mniej jest tych konkursów, więc Playmobil jest dużo. No i w kolejnym numerze zostajemy weterynarza ze szczeniaczkiem. Cóż, co prawda ostatnio chyba 2 czy 3 numery temu też była pani weterynarz ze szczeniaczkiem, ale ja szczeniaczkami nigdy nie gardzę. Jak wiecie, mam 2 pieski prywatnie, lubię pieski, więc jak najbardziej nimi nie gardzę. Następny numer już 25 marca, no i na końcu jeszcze taka gra kolejna, której również nie rzucę na mój kanał
gamingowy. Natomiast w magazynie męskim, no tutaj wiele różnic nie ma. Prenumerata tylko z przodu, atak z głębi, agent M, czyli to jest agent M, gość, którego tutaj dostajemy, komiks, wiadomo, całkiem ciekawe, mówię, figurki tu dostajemy. Ciekawe, czy naprawdę są w Playmobilu, przynajmniej większość z nich, te rekiny i tak dalej. Tak samo jak ten gość tutaj jeden bez nóg. No, oczywiście quizy, oczywiście jakieś łamigłówki. Nie brakuje tutaj właśnie łamania tejże naszej głowy. Nie brakuje plakatu z jednej strony z prezentacją zestawu. Fajnie jest, widzę, on tutaj podzielony jakby na dwie części. Dwupodział niczym miniatury na YouTubie. Aczkolwiek odnosi się to, że jedna część jest nad wodą, druga pod wodą. Super, bardzo ładnie to wyszło. Więcej prezentacji zestawów. Kto wie, moi drodzy, może niebawem się skuszę na jakiś zestaw. Tak jak mówię, no ostatnio poczułem taką pustkę wewnętrznie w serduszku, że kurczę, czegoś mi brakuje na tym kanale WT. I właśnie wtedy sobie przypomniałem o tych Playmobilach. I o magazynach chociażby, ale kto wie, moi drodzy, czy wkrótce nie nabędziemy sobie jakiegoś może zestawiku. Co wy na to? Napiszcie mi w komentarzu, czy byście oglądali, czy byście chcieli. Co jest gazeto? Co jest gazeto? W magazynie właściwie nie powinno obrażać gazet teraz. Ten typek jest bardzo ciekawy, sami przyznacie. A tutaj dalej prezentację motorówki. O, ciekawa motorówka, przy okazji będąca podwodną motorówką. No, fantazji Playmobilom nie brakuje. Co zapamiętałeś z komiksu, czyli również to samo, co w damskiej wersji mamy. I tutaj mamy również labirynt i znów giga, jeżeli chodzi rzut o nagrody, bo aż 6 całkiem dużych, całkiem zacnych zestawików. Wystarczy narysować, która z maszyn użytych przez ekipę Top Agents podoba ci się najbardziej, narysuj i wyślij kupon. Tu pracę poprzednich osób, które wygrały, więc jak widzicie, myślę, że poziom macie absolutnie. No i także 25 marca, czyli w okolicach również damskiego magazynu, otrzymujemy tutaj policję. Początkowo myślałem, że to jest napis pistoleu, ale wiecie, ale nie, kamizelka plus lizak, moi drodzy, plus dwa świetne komiksy już 25 marca. I cóż, znowu mam wrażenie, że dwa komiksy temu, dwa numery temu dostaliśmy tutaj, prawda, dostaliśmy numer z, bo spójrzcie, dwa numery temu, aha, nie, dobra, to jakiś nurek, a nie, dobra, przepraszam za pomyłkę. No ale cóż, moi drodzy, oczywiście większość z nas nie kupuje magazynów dla samych magazynów, one są miłym wypełniaczem, by sobie uzupełnić jakiś konkurs, coś porobić, a wszyscy kupujemy je raczej dla tych tutaj jegomości i jegomościń, Shopping Girl i agent specjalny, moi drodzy. Zobaczmy, jak więc w tym numerze prezentują się te zabawki. Jakby o ich jakość się bać raczej nie musimy, moi drodzy, gdyż no po pierwsze, one są produkowane, sami spójrzcie, na Malcie. No to nie jest, wiecie, jakiś tam Azerbejdżan czy inny trzeci świat chiński, więc moi drodzy, tutaj o jakość się nie musimy bać. Zresztą oni jakościowo, mówię, odkąd te Playmobile mam, to się jakościowo nie zmieniają. Bardzo ładne zauważam również opakowanie z dedykowaną dla nich plastikową otoczką plus tym twardym kartonikiem. Naprawdę jest to też spoko i to odchodzi łatwo. Ostatnio w Lego naprawdę ręce chcę urwać, żeby otworzyć saszety, więc tu wszystko już mamy, kawę na ławę wystawioną znacznie wcześniej, co dostajemy, moi drodzy, w środku. No i tu dostajemy panią, która ma dwa właściwie stroje. Jednym ze stroi jest tutaj, widzimy, no taka wiśniowa, czekajcie, suknia, sukienka, spódniczka, o to mi chodziło, spódniczka. Tak, rozróżniam, wow. Moi drodzy, chodzi ona na szpilach całkiem wysokich, ale nie bójcie się, umie na nich ustać, także luz. Ma ona tą wiśniową, już zapomniałem, więc nieważne. Ma ona również torebunię, torebunia ładnie oddana. W ogóle te Playmobile, no nie ma co się oszukiwać, detalowo są ok zrobione. Tu z drugiej strony jeszcze kokardeczka się nam jawi, więc naprawdę ok. No, poziom Playmobil, moi drodzy, czego, co tu dużo gadać. No jest dobrze, fryzurka nam się oczywiście jeszcze będzie ściągać, ale teraz jej nie ściągamy. Ładny kuc tutaj z tyłu nam widnieje. Super, jest medalik, ale żeby nie było, ona, moi drodzy, oczywiście zapewne, o właśnie, może tą stracić. Zresztą musi stracić, jeżeli chce włożyć tęże drugą suknię, która, patrzcie, jak tutaj wygląda teraz. Czy to jest brud? Martwi mnie, że tutaj, tak, to jest brud, ale ten brud mi zejdzie, bo widzicie, już schodzi. Suknia jest ok, oczywiście tak ją rozdzielamy. Już w przypadku tej sukni ślubnej sprzed dwóch numerów, czy tam trzech, albo dwóch, które ja miałem, przedstawiała się bardzo podobnie, więc tutaj rewolucji nie ma, tak działają u nich suknie. No i ten brak studowości faktycznie trochę mówi, że one niby nie są klockami, ale same się określają Playmobile, moi drodzy, jako klocki, gdzie się tylko da, więc dlatego uznaję na kanale na klocki. Zresztą kiedyś też o tym mówiłem, wszczepia nam się to tutaj, ok, jakieś
błędy widzimy, nie widzimy, aczkolwiek tu mi, dobra, weszło mi tu, moi drodzy, ładnie. No i zdecydowanie pani Shipping Girl, gdy kupi nową suknię, prezentuje się znacznie lepiej, bo prezentuje się już w taki sposób i zdecydowanie bardziej w takiej sukni mi się podoba. Spójrzcie, jak to jest ładnie wyprofilowane, nie jest to takie ciosane po prostu, w sensie ciuchy są lepsze niż figurka, figurka faktycznie jest trochę toporna, tak ciosana, a suknia pięknie nam się tutaj dopasowywuje. Zobaczmy jednak, jak prezentuje się nam agent specjalny. No, on już mi się tak ładnie nie otworzył, moi drodzy, sami przyznacie, to już widać, że się ładnie nie otworzył. Agent specjalny ma ciekawe mroźnego gnata. Gdzie jest, jest mroźny gnat? Bo to jest agent specjalny z lodowym pistoletem laserowym, żeby nie było wątpliwości. No cóż, w taką zimę, no, przydałoby się, żeby trochę tego lodu nam narobił. Czekajcie, ściągamy mu, no, te oczu... Nie mogę już tego słowa. Oczowalne włosy, no, są ciekawym elementem. Ciekawi mnie tutaj kaptur, no bo on się nie ściągnie mu przecież, gdyż główki mają nieodrywalne. Czyli on kaptura już w życiu nie ściągnie, tak jak tutaj również, nie, to nie jest chyba brud. Tak jak również tutaj tego elementu, tu tego już w życiu nie ściągniemy. Ale spójrzcie, fajne druczki, tu ma jeszcze kieszonki po bokach. No jest ciekawie i jest ok. Przepaska, nie przepraszam, zegarek, jakiś smartwatch, agent watch na rękach jeszcze. Kapturzysko, mówię, tego niestety nie zdejmiemy. No i tutaj na druczki agentowskie, tak? Tu również jakiś kamuflaż. No jest okej, na tyle, na ile Playmobil może być okej, tak? Bo tak jak mówię, ja te figurki lubię z jakichś względów, są naprawdę ciekawe, ale nie jest to zbyt fajny diesel, który by mi jarał. Ale mam z nimi trochę jak właśnie z Lego Bionic, chociażby, których na początku nie lubiłem. Hero Factor to już w ogóle. A im dłużej się nimi bawię, tym bardziej mi się, moi drodzy, podobają. No i ma on jeszcze Splinter celowski oczywiście tutaj, o, Noctowizor. Żeby was w nocy podglądać, co robicie, jak już się przestajecie bawić tymi Playmobilami. Natomiast gnat, który on tutaj posiada, no jest całkiem ciekawy. Szkoda, że on tutaj nie jest w żaden sposób rozmontowywalny. Chociaż czekajcie, czy on jest rozmontowywalny? Chyba nie. Nie szkoda, bo gdyby mi się to lodowe tu odczepiało, uważam, że byłoby znacznie ciekawiej. I brońka miałaby więcej zastosowań, która i tak wygląda już niesamowicie. Szczególnie tu z tym. Troszkę wygląda jak taki mikser. Brrr, do naleśników. Brrr. Moi drodzy, albo czymś, komu można by w głowie powiercić, ale nie, 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 spokojnie, family friendly, to jest lodowe działko, którym może strzelać lodem. Zapewne więcej mamy wytłumaczone w komiksie, jak to lodowe działko działa, no ale również bardzo mamy do czynienia z fajną figurką, uważam. No i tak, moi drodzy, prezentują się styczniowe wydania magazynów Playmobil. Ja więc z miesiąca na miesiąc coraz bardziej te Playmobile lubię i uważam, że są warte uwagi, a 13 zł naprawdę za gazetkę, dobrą jakościowo produkowane na Malcie zabawki i tak dalej, to wcale nie jest dużo. Tym bardziej gabarytowo porównać sobie hipki Lego do tych hipków. No to akurat hipek z ostatniej radzieckiej recenzji na tym kanale, czyli WTF, ale jest Lego podobny, więc właściwie identyczny. Więc moi drodzy, dostajemy kawał kloca. No i cóż, wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli wam się magazyny podobają, w takim razie lećcie już do kiosków. A jeżeli podobają wam się Playmobil, ale magazyn chcecie kupować, zostawcie tutaj swoją subskrypcję, gdyż no naprawdę, naprawdę będzie ich w tym roku mi się więcej, bo kusi mnie jakiś zestaw. A jeżeli spodobał się Playmobil, to tutaj kliknijcie, jakąś poprzednią recenzję obejrzyjcie. A jeżeli samo porównanie magazynu was jeszcze się minęło, to teraz go kliknijcie i sobie obejście. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Bye!